Witam Państwa serdecznie, nazywam się Stanisław Niewiński i niezmiernie mi miło nagrywać dla Państwa kolejny odcinek mojego vloga. No, przez jakieś kilka tygodni niestety nie miałem czasu nagrywać, no, teraz mam troszkę taki luźniejszy, można powiedzieć, moment i miałem czas, aby przygotować dla Państwa kolejny materiał. A o czym chciałbym dzisiaj Państwu poopowiadać? Mianowicie chciałbym wrócić do zapoczątkowanego kilka tygodni temu, bodajże jeszcze we wrześniu, cyklu vlogów poświęconych funkcjonowaniu od strony politycznej Cesarstwa Chińskiego. Wówczas przygotowałem dla Państwa taki materiał, można powiedzieć, wprowadzający, przeglądowy. I dzisiaj chciałbym no właśnie do tego wrócić, konkretnie omawiając już pewne elementy polityczne cesarstwa. Mianowicie chciałbym ten dzisiejszy odcinek poświęcić omówieniu zagadnienia instytucji cesarza w Chinach. No, cesarz, jak wiadomo, jak każde, jak to w ogóle cesarstwo, instytucja monarchii, jest to, można powiedzieć, kluczowa tak naprawdę instytucja w każdym państwie o charakterze monarchicznym. Dlatego omawiając już konkretniej funkcjonowanie Cesarstwa Chińskiego, należy właśnie zacząć od ukazania roli właśnie instytucji cesarza w ramach tego państwa. A jest, mówiąc oględnie, o czym mówić, ponieważ przechodząc już tak trochę do tematu, jeden z najwybitniejszych sinologów wszechczasów, Amerykanin John King Fairbank, no, próbując jakoś, prawda, scharakteryzować miejsce cesarza na politycznej scenie Chin przez stulecia, no to zwrócił uwagę na to, że cesarz był zdobywcą, patriarchą, teokratycznym rytualistą, wzorem cnót etycznych, prawodawcą, sędzią, administratorem imperium, wodzem naczelnym, patronem artystów. No więc no w istocie, jak Państwo widzicie, było tego bardzo wiele. Montesquieu, francuski filozof żyjący w XVIII wieku, który, no można powiedzieć, przeprowadził takie w swoich pracach uszczegółowienie licznych systemów politycznych. Cesarstwo chińskie nazwał, zresztą bardzo, bardzo negatywnie, takim wzorem orientalnej despotii. Właśnie cesarz chiński był dla niego właśnie przykładem takiego wzorowego, okrutnego, absolutnego, orientalnego despoty. Także no, od której strony tutaj nie spojrzeć, no zarówno krytycy, jak i osoby takie jak Fairbank, który pisał o tym cesarstwie w takim trochę łagodniejszym tonie, no wskazywały na bardzo istotną rolę cesarza na politycznej scenie Chin przez stulecie. No dlatego, chcąc bardziej szczegółowo omawiając cesarstwo chińskie, no należy się po prostu tej pozycji cesarza przyjrzeć. Omawianie instytucji cesarza chciałbym rozpocząć od pewnych, można powiedzieć, korzeni tej instytucji. Jak Państwo wiecie, i to ze własnej wiedzy, i z moich, prawda, poprzednich vlogów, Chiny, zanim stały się w 221 roku przed Chrystusem cesarstwem, to przez stulecia były rządzone w praktyce, a często też w teorii, ponieważ trwały, prawda, liczne wojny domowe przez królów. No i generalnie rzecz biorąc, jeśli chcemy właśnie szukać pewnych korzeni instytucji cesarza, no to te poszukiwania należy właśnie zacząć przyglądając się instytucji monarchii królewskiej jeszcze w przedcesarskich Chinach. No jak Państwo pamiętacie, Chinami miały rządzić takie dynastie jak dynastia Xia, dynastia Shang, dynastia Zhou. No, trwają spory, które z nich faktycznie mają już charakter historyczny, a które są legendarne. To zresztą temat na zupełnie tak naprawdę inne rozważania, no ale nie mniej przez tych
królów przez stulecia Chińczycy byli rządzeni, jak wskazują różni analitycy, w tym między innymi wspominany już przeze mnie kilkukrotnie izraelski sinolog Yuri Pines. Monarchizm jest niejako, no, jako pewien sposób myślenia jest wpisany wręcz w charakter chińskiej cywilizacji. Na czele Chin, no, niemal od zawsze miał stać jakiś monarcha. Czy my tutaj mówimy, prawda, o postaciach legendarnych, takich jak na przykład Żółty Cesarz, no, czy ci, prawda, no, już od pewnego momentu, na pewno gdzieś od dynastii Shang królowie. No, jest w tym myśleniu niewątpliwie dużo racji, bo jeśli sobie spojrzymy na Chiny dzisiejsze, na Chińską Republikę Ludową, no i chociażby to na to, co się w ciągu ostatnich kilku tygodni wydarzyło w Chinach. Ja mam tutaj na myśli, prawda, kolejny zjazd Komitetu Centralnego KPH i kolejne, prawda, wzmocnienie pozycji przewodniczącego Xi Jinpinga. No, to należy powiedzieć, że ten rzeczywiście taki, no, troszkę monarchistyczny sposób patrzenia na politykę faktycznie, no, w Chinach ma długą tradycję, no i chyba nawet rzeczywiście funkcjonuje jakoś w Chinach po dzień dzisiejszy. Faktycznie ta tradycja jest bardzo stara i jeśli, prawda, szukamy korzeni cesarstwa, no to tutaj jak spoglądamy sobie na instytucję cesarza, no to rzeczywiście pewne jej zakotwiczenie znajduje się jeszcze w tradycjach dynastii królewskich, aczkolwiek, o czym ja już kilkukrotnie wspominałem, są tu też niewątpliwie liczne różnice. Królowie, czy to dynastii Zhou, czy dynastii Shang, no, często bardziej byli takimi, powiedzmy, czy to na samym początku przywódcami plemiennymi, czy to przywódcami klanu, niż, no, takim, prawda, absolutystycznym monarchą, mającym jeszcze dodatkowo pod swoimi rozkazami merytokratyczny aparat biurokratyczny, jak to było w wypadku cesarza. No, władza tych królów była dużo, dużo mniejsza. No, do tego musimy jeszcze pamiętać o wojnach domowych, o de facto, prawda, rozdrobnieniu dzielnicowym Królestwa Chińskiego w dobie późnej dynastii Zhou. Więc to też tak nie jest, że to jest, powiedzmy, nie wiem, tradycja, którą można tutaj jak jeden do jednego przyrównać. Są pewne korzenie, ale jednak pomiędzy tymi królami dynastii Xia, Shang, Zhou, a późniejszymi, prawda, cesarzami jest też wiele różnic, choć niewątpliwie, no, sama idea monarchii wytworzona jeszcze w czasach królewskich tutaj jak najbardziej na późniejsze cesarstwo rzutuje. No, cesarze, prawda, odwoływali się, prawda, do tradycji też królów, nie? Także tutaj są pewne powiązania, choć, jak mówię, jest duża jakościowa różnica pomiędzy królestwem a późniejszym cesarstwem. Dlatego też, jako że jest ta różnica, dużą rolę w tym wszystkim odegrała filozofia. Prawda, czasy tych tak zwanych stu szkół myśli, mam tu na myśli konfucjanizm, ruizm, legizm. Myśliciele zarówno z tej szkoły, pomimo wielu różnic, które ich dzieliły, no to gdy, prawda, sobie wyobrażali późniejsze Chiny, no to zwracali uwagę, że musi powstać zjednoczone, jakoś tam scentralizowane państwo z silnym władcą na czele. No, bardzo pięknie tutaj to wskazywał wspominany przeze mnie Sun Tzu, który jest takim, można powiedzieć, myślicielem troszkę ekumenicznym, bo choć, no, na ogół go traktuje się jako, prawda, członka tego, prawda, obozu konfucjańskiego, to też na tą jego myśl jednak ogromny wpływ miały również pisma legistów. No właśnie wskazywał, że jest potrzebny silny, prawda, władca, który to państwo zjednoczy i będzie później rządził. Wśród, prawda, tych filozofów przewijały się pewne bardzo ważne też takie koncepcje filozoficzne, jak koncepcja, prawda, prawdziwego monarchy, władca filozofa, władca mędrca, czyli takiego, prawda, przywódcy politycznego, który poprzez swoje przewagi moralne, przewagi intelektualne, no, narzuca swoją wolę, prawda, rzeczywistości społeczno-politycznej.
Dziedzictwo intelektualne właśnie tego okresu fermentu intelektualnego, czasów wojen domowych, stu szkół, było wcielane w życie w państwie Qin, państwie położonym na obrzeżach domeny chińskiej, gdzieś tam, prawda, na zachodzie, na terenie dzisiejszej prowincji Shaanxi. No, tam właśnie w tym państwie dom królewski, otoczony przez urzędników, filozofów, urzędników, doradców, przede wszystkim, prawda, reprezentujących tą tradycję legistyczną, no, doprowadził do daleko idących, prawda, reform politycznych, które uczyniły państwo Qin państwem bardzo silnym, dobrze zorganizowanym, które mogło, prawda, w przeciągu kilku stuleci podporządkować sobie całą domenę chińską. No i właśnie w 221 roku przed naszą erą to dokonało się. Król Zheng na czele tego państwa podbił ostatecznie Chiny, zjednoczył je, no i no jednocząc to państwo musiał mu nadać jakąś nową jakość. No i tutaj, prawda, doszedł do wniosku, że należy sobie, prawda, jako już władcy zjednoczonych Chin nadać, prawda, nowy tytuł. No i postawił na tytuł Huangdi. Trudno jest, drodzy państwo, tak dokładnie na polski, w ogóle na jakikolwiek inny język ten termin przetłumaczyć. Jeśli chcemy w ogóle zrozumieć tutaj jego znaczenie, no to tutaj trzeba zwracać uwagę, że no Huangdi to jest taki tytuł, którym posługiwał się w sumie szereg takich legendarnych władców rządzących przed tysiącami lat Chinami, między innymi Żółty Cesarz. A jakbyśmy tak chcieli dokładnie to przetłumaczyć, no to tutaj na ogół stosuje się taki sposób tłumaczenia jak czcigodny władca, boski władca. No chodzi tutaj o monarchę, prawda, który ma tutaj takie dosyć wyraźne, można powiedzieć, no, religijne oblicze. Przyjmując sobie ten tytuł, no, odróżnił się on od prawda, poprzednich królów, no i wykazał, że no, ta jego władza jest znacznie potężniejsza. Tyle, jeśli chodzi właśnie o te pewne no, korzenie władzy cesarskiej. No, podsumowując, trzeba tutaj powiedzieć, że no, jak najbardziej jest tradycja czasów monarchicznych. Chiny, no, jak tutaj Yuri Pines zwraca uwagę na to, no, mają ten taki, można powiedzieć, silny gen monarchiczny w tym swoim, prawda, politycznym DNA. To jest po drugie, no, tradycja stu szkół filozoficznych ze szczególnym uwzględnieniem konfucjanizmu i legizmu, no i praktyka polityczna państwa Qin, państwa legistycznego, które podporządkowało sobie całą domenę chińską, zjednoczyło w 221 roku przed naszą erą Chiny, no i król Zheng, pierwszy cesarz, no, przybrał sobie właśnie ten tytuł Huangdi dla odróżnienia się od poprzednich, prawda, królów. Chciał w ten sposób zamanifestować, że on jest kimś znacznie potężniejszym. No i ten termin, jakbyśmy chcieli tak, no, literalnie na polski przetłumaczyć, no to można to tłumaczyć jako boski, czcigodny władca. Tyle, jeśli chodzi o te korzenie, prawda. Teraz chciałbym przejść do wskazania, omówienia, można powiedzieć, pewnych składników władzy cesarskiej. Chciałbym tutaj no, podzielić się na takie pewne elementy, powiedzmy, symboliczne, religijne oraz na władzę realną. No, jeśli mówimy o tej władzy symbolicznej, religijnej, no to ona naprawdę jest pod wieloma względami niezmiernie, można powiedzieć, imponująca. Cesarz, o czym warto na wstępie powiedzieć, symbolizował najwyższą zasadę państwa jako, prawda, syn niebios, ten przedstawiciel, prawda, tego, no, tego, prawda, czynnika boskiego, jakiemu przez stulecia, prawda, mieszkańcy państwa środka oddawali część. Pośredniczył on pomiędzy światem ludzkim a metafizycznym.
przewodniczył całej masie tak naprawdę religijnych rytuałów, między innymi składał ofiary w świątyni nieba, o czym warto pamiętać. Był on zwierzchnikiem wszelkich religii, jakie istniały na terenie państwa środka. Musimy pamiętać, że no, to wielkie, wielonarodowe imperium było również państwem wielowyznaniowym. Chińczycy czcili najróżniejszych bogów, wyznawali najróżniejsze religie i generalnie rzecz biorąc cesarstwo chińskie było no, państwem dość tolerancyjnym religijnie. Tolerowało różne wyznania na swoim obszarze, aczkolwiek, o czym trzeba tutaj warto pamiętać, to cesarz sobie, to cesarz, można powiedzieć, tutaj uzurpował sobie prawo do bycia zwierzchnikiem każdej religii na terenie państwa środka. Mógł on daną religię popierać, nie popierać, zakazywać jej. No tutaj takim dość dobrym tego przykładem są chociażby losy buddyzmu na terenie Imperium Chińskiego. Niektórzy cesarze byli gorliwymi buddystami, inni tej religii niespecjalnie tą religię lubili, prawda, co jakiś czas jakieś tam represje wobec niej kierowali. Warto też zwrócić uwagę na losy chrześcijaństwa, w szczególności katolicyzmu w Chinach. No, on się, tak można powiedzieć, na trochę większą skalę pojawił z czasów panowania dynastii Ming. Funkcjonował też w czasach dynastii Qing i w pewnym momencie pomiędzy jezuitami oraz franciszkanami, jakoś na początku chyba XVIII wieku, wybuchły spory o to, jak należy odnosić się do chińskich tradycji religijnych, prawda, przekazując Chińczykom katolicyzm. Jezuici tu się opowiadali za takim, powiedzmy, akulturacją włączania do katolicyzmu jak największej ilości, prawda, rdzennych chińskich tradycji filozoficznych, religijnych, o ile nie są one sprzeczne z doktryną katolicką. Franciszkanie tutaj byli bardziej ortodoksyjni. O tych sporach religijnych dowiedział się cesarz Kanxi. No i to spowodowało pewne, można powiedzieć, tąpnięcie w relacjach pomiędzy instytucją cesarstwa a funkcjonującym na terenie Chin kościołem z prostego powodu. Kangxiemu nie przeszkadzało to, że Chińczycy wyznają katolicyzm, ale co jest właśnie bardzo istotne i to jest zresztą też no i dzisiaj pewne źródło problemów pomiędzy KPH z kolei a kościołem katolickim, to jest to, że cesarz, jak powiedziałem, sobie uzurpował prawo do bycia zwierzchnikiem każdego wyznania. Możecie sobie być katolikami, ale to ja jestem waszym zwierzchnikiem, a nie jakiś tam, prawda, papież, który rezyduje w Rzymie. No tutaj w ogóle pewna, powiedzmy, dość tutaj się ukazuje właśnie taka religijna władza cesarza. Yuri Pines nawet wskazuje na to, że w pewnym sensie cesarz był podobny do Boga w religii żydowskiej, bo tak jak Żydzi mogli mieć tylko jednego Boga, tak przynajmniej w teorii Chińczycy mogli mieć tylko jednego władcę, którego władza no, była bardzo szeroka, dotykała różnych dziedzin życia. No, tutaj trzeba pamiętać, że była to trochę teza religijna, bo były takie wypadki w dziejach imperium, szczególnie jak były wojny domowe, że no, tych cesarzy było kilku i oni, prawda, każdy sobie uzurpował prawo do władzy nad całym imperium i dopiero któryś tam wygrywał i likwidował, prawda, pozostałych pretendentów do tronu. No, cesarz był też takim swoistym kontrolerem czasu. Lata liczono wedle tytułów jego panowania. Kalendarz rytualny nie mógł funkcjonować bez aprobaty monarszej. Bardzo istotna jest również koncepcja świętości cesarza. Jego ciało, pieczęć, edykty, rytuały no, miały, prawda, święty charakter. Gdy wysłannik cesarski czytał, prawda, poddanym edykt cesarza, to temu wysłannikowi należało się, prawda, pokłonić. Nawet jeśli to był tylko wysłannik, no bo, prawda, on tutaj wolę półboskiego cesarza przekazywał. Świętość cesarza miała wręcz, można powiedzieć, przenikać jego otoczenie. No, cesarz miał również miano mędrca, osoby bardzo mądrej, intelektualnej, dysponującej, prawda, ogromnymi przewagami intelektualnymi, moralnymi. No, na tym właśnie były oparte te koncepcje jeszcze, prawda,
sprzed powstania cesarstwa, właśnie prawdziwego monarchy, koncepcję monarchy, cesarza mędrca. No, była to osoba, która przynajmniej w teorii miała jednoczyć politykę poprzez swoje moralne i intelektualne przewagi. No tyle jeśli chodzi o te takie symboliczne elementy, które są niezwykle ważne. Teraz chciałbym się odnieść do, no tutaj takiej bardziej, powiedzmy, do tego bardziej realnego charakteru władzy cesarskiej. I ona, no przynajmniej jakbyśmy tak na od strony teoretycznej na to spojrzeli, również miała no niezwykle można powiedzieć rozbudowany charakter. No, cesarz po pierwsze był szefem administracji. Żadna decyzja, żadna nominacja nie mogła się odbyć bez jego zgody. To jemu cały ogromny, prawda, i rozbudowany przez wieki aparat administracyjny podlegał. Był on również sędzią. Mógł oferować, prawda, tutaj wyroki prawne, rozstrzygać na korzyść jednej albo drugiej strony. Był wodzem naczelnym. Cesarze stawali na czele, prawda, wojska do kampanii wojennych, no, raz z lepszym, raz z mniejszym szczęściem. No, zdarzali się wśród monarchów także władcy bardzo militarnie uzdolnieni. No, w teorii ta władza była ogromna. Umożliwiała ona monarsze prowadzenie bardzo aktywnej polityki, mogącej realnie zmieniać życie społeczno-polityczne imperium, i rzeczywiście w dziejach cesarstwa zdarzali się władcy, którzy potrafili bardzo skutecznie się tym aparatem władzy do swoich często bardzo ambitnych celów posłużyć. No, takim przykładem był wspomniany chociaż tutaj Qin Shi Huang, pierwszy cesarz, prawda, no wcześniej król Zheng państwa Qin. No to on w ogóle zjednoczył całe cesarstwo, scentralizował je, doprowadził do ujednolicenia tego całego ogromnego terenu, zniszczenia dawnej, prawda, rodowej arystokracji. To on rozpoczął budowę Wielkiego Muru. No, przeprowadził on tak naprawdę w życiu tych dziesiątek milionów ludzi, milionów swoich poddanych, no, prawdziwą, prawda, rewolucję. Niespotykaną wręcz na ówczesne czasy. Trochę mniej znana postać, cesarz Xiaowen z dynastii Wei. To była taka dynastia, która rządziła w północnych Chinach w okresie tego zamętu pomiędzy upadkiem Han a zjednoczeniem cesarstwa przez dynastię Sui. To była dynastia obca, założona przez lud Tuoba. No i ten cesarz też zasłynął tym, że on, chociaż nie był Chińczykiem, ale był monarchą mocno zchińszczonym, nakazał temu swojemu plemieniu, które podbiło północne Chiny, również dokonanie bardzo głębokiej sinizacji, i no, w wyniku tutaj, prawda, jego polityki, często prowadzonej przed przymusem, no, ten lud Toba się rzeczywiście zchińszczył. Cesarzowa Wu Zetian, jedyna kobieta cesarz na tronie cesarskim, z czasów dynastii Tang, ona przejmując władzę, doświadczając, prawda, oporu ze strony cesarskich urzędników, którzy, no, którym się fakt, że kobieta jest na tronie, im się to nie podobał, rozpoczęła politykę takich dosyć daleko idących represji wobec ówczesnej elity politycznej i rozpoczęła w związku z tym proces budowania merytokratycznej biurokracji. To właśnie od jej rządów, no, możemy mówić o istnieniu, o stopniowym, prawda, powstawaniu w Chinach takiej dyplomacji o charakterze merytokratycznym. Kogo tutaj jeszcze możemy wskazać jako takiego właśnie, no, aktywnego, prawda, polityka, który, no, swoimi tymi rządami potrafi zmieniać rzeczywistość społeczno-polityczną Chin? No, na przykład songoscy cesarze, tacy jak założyciel dynastii Taizu, im również bardzo zależało na tym, aby zbudować w państwie merytokratyczną biurokrację, która, no, była też taką, no, rewolucją w życiu politycznym państwa.
cesarz Jungle, wielki, wielki, prawda, tutaj wódz, promotor, prawda, dalekich wypraw morskich, cesarz Kanshi z dynastii Qing, również wybitny wódz. No, takich monarchów było sporo. No, część z nich no, wręcz stawała się na pewnym etapie swoich rządów tyranami, despotami. No, tutaj również możemy zwrócić uwagę na pierwszego cesarza, który zjednoczył Chiny, dopuścił się przy tym wielu naprawdę bardzo brutalnych zbrodni. No, Wu Zetian też miała te swoje, prawda, despotyczne oblicze. Hong Wu, założyciel dynastii Ming, władca bardzo brutalny, tak, którego represje dotknęły blisko 40 tysięcy urzędników. No, tacy władcy na czele Chin jak najbardziej stawali. Ale trzeba też o tym pamiętać, że zdecydowana większość monarchów miała raczej taki, byśmy powiedzieli, no, przeciętny charakter. Nie byli raczej despotami, często nie byli jakoś przesadnie aktywni, raczej jakoś tam, prawda, szukali porozumienia z tym aparatem urzędniczym, a nie brakowało również monarchów bardzo słabych, którzy byli marionetkami w rękach elity. No, władza cesarza zderzała się właśnie z arystokracją, aparatem biurokratycznym, eunuchami, własną rodziną czy kręgami wojskowymi. Musimy pamiętać o tym, że ta władza, którą ja tutaj opisałem, bardzo duża, bardzo rozległa, no była bardzo często nie do uniesienia dla pojedynczego człowieka. No, cesarze byli tylko ludźmi. Część z nich miała charakter wybitny, ale większość taka nie była. Musimy o tym pamiętać. Teraz chciałbym Państwu pokazać, no, jak się na przestrzeni wieków zmieniało znaczenie instytucji cesarza w cesarstwie chińskim. To jest zadanie dosyć trudne, więc tutaj przede wszystkim, aby ten zmieniający się charakter zrozumieć, należy zwrócić uwagę na to, że znaczenie cesarza w ramach, prawda, cesarstwa chińskiego należy postrzegać niejako na dwóch płaszczyznach. Pewnym ogólnym, i tutaj no, na początku trzeba powiedzieć, że jeśli byśmy sobie spojrzeli na funkcjonowanie cesarza od tam, prawda, dynastii Han do czasów ostatniej dynastii mandżurskiej, to można zauważyć stopniowy wzrost znaczenia monarchy w ramach, prawda, funkcjonowania cesarstwa chińskiego, ale zarazem również trzeba postrzegać miejsce cesarza na takim, powiedzmy, bardziej ograniczonym, na takiej bardziej ograniczonej dynastycznej płaszczyźnie, gdzie działało coś takiego, o czym ja kiedyś wspominałem, jak cykl dynastyczny. Polega to na tym, że w realiach każdej dynastii, także takie jak na przykład dynastia Ming czy Qing, gdzie rzeczywiście tych takich no, autokratycznych, despotycznych czy wręcz despotycznych cesarzy trochę było, nawet w ich ramach, no, w obrębie dynastii należy zauważyć pewną degenerację tego urzędu. To znaczy pierwsi cesarze, założyciele dynastii zawsze w każdej dynastii byli monarchami silnymi, ale stopniowo byli zastępowani przez ludzi, prawda, coraz słabszych, i ci ostatni cesarze zazwyczaj są już, prawda, marionetkami w rękach elity. Nawet w ramach dynastii, gdzie ta, powiedzmy, pewna płaszczyzna do tego, aby cesarz odgrywał silną rolę, była całkiem znaczna. No i przechodząc już tu bardziej, prawda, do szczegółów, najpierw przyjrzymy się pierwszemu cesarstwu, które istniało pomiędzy trzecim wiekiem przed naszą erą do trzeciego wieku naszej ery. To są czasy dwóch dynastii, dynastii Qin oraz dynastii Han. No i tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że początki to jest ogromne znaczenie instytucji cesarza. Dynastia Qin to jest tak naprawdę, no można powiedzieć, teatr jednego aktora. Znaczy, dynastia istniała kilkanaście lat, w jej ramach rządziło kilku cesarzy, bo po pierwszym cesarzu tam panowali potem jego synowie, ale oni już byli raczej słabymi władcami. Natomiast pierwszy cesarz, no to jest twórca imperium, tak?
cesarz autokrata, cesarz despota, człowiek, który dzięki posiadanej władzy dokonał ogromnych tak naprawdę ogromnych zmian tak naprawdę w przestrzeni społeczno-politycznej cesarstwa. No ale po jego śmierci, no, jego synowie okazali się władcami słabymi, zostali obaleni, no i do władzy doszła dynastia Han. No i tutaj jeśli mówimy o dynastii Han, to należy zwrócić uwagę na to, że w ramach tej dynastii cesarz był, prawda, symbolem państwa, symbolem jedności cesarstwa. Niemniej jednak za panowania tej dynastii taka realna władza należała do najwyższych urzędników. Przede wszystkim tutaj mam na myśli kanclerza. Oczywiście w ramach dynastii Han zdarzali się władcy bardzo silni, na przykład Liu Bang, założyciel dynastii, cesarz Wu, wielki wódz, promotor konfucjanizmu, ale większość cesarzy, no, rządziła raczej w zgodzie, prawda, z urzędnikami, w szczególności z kanclerzem. To on, można powiedzieć, odpowiadał w największym stopniu za funkcjonowanie polityczne cesarstwa. No do tego warto pamiętać o tym, że schyłek tej dynastii to są bunty wewnętrzne, postępująca decentralizacja państwa i w związku z tym odradzanie się pewnej tam lokalnej, rodowej administracji. Hanowie, o czym już kiedyś mówiłem, patronowali powstaniu administracji merytokratycznej. Do pewnego stopnia im się to udało, no ale wraz, prawda, ze słabnięciem cesarstwa ponownie, można powiedzieć, istotną rolę zaczęła odgrywać arystokracja rodowa. Na początku III wieku dynastia Han upada, no jak Państwo wiecie, na kilkaset lat imperium pogrąża się w długotrwałych i krwawych wojnach domowych. Pod koniec VI wieku cesarstwo zostaje odbudowane przez dynastię Sui. Ona rządziła dosyć krótko, więc nie będę się nad tą dynastią jakoś tutaj specjalnie rozwodził. Drugie cesarstwo to jest przede wszystkim panowanie dwóch dynastii, dynastii Tang oraz dynastii Song. No i co możemy powiedzieć o roli cesarza w tych dosyć długich, o czym trzeba pamiętać, czasach, bo to jest... Cesarstwo zostaje zjednoczone pod koniec VI wieku, no i właściwie funkcjonuje do wieku XIII, jest więc to bardzo długi okres. No musimy pamiętać o tym, że czasy drugiego cesarstwa, w szczególności dynastii Tang i dynastii Song, to jest okres stopniowego wzmacniania roli monarchy. To się bierze przede wszystkim z tego, że właśnie w tym drugim cesarstwie, o czym Państwu kiedyś wspominałem, następuje w Chinach zbudowanie monarchii o charakterze biurokratycznym. O ile w czasach dynastii Sui, na początku dynastii Tang, kluczową rolę w życiu politycznym państwa odgrywa rodowa wojskowa arystokracja, no to jest pewna spuścizna upadku dynastii Han i tych, prawda, stuleci wojen domowych. Ale od czasów cesarzowej Wu Zetian następuje budowa właśnie takiej scentralizowanej biurokracji, która no, w rękach dobrego monarchy może być bardzo istotnym wzmocnieniem jego pozycji, ponieważ no, to Państwo znacie chociażby z dziejów Europy czy w Polski. Arystokraci to są ludzie niezależni, którzy służą państwu, ale... mają takie, powiedzmy, no, poczucie swojej niezależności właśnie. Natomiast taka właśnie elita biurokratyczna, jaka wytworzyła się w cesarstwie, no to byli ludzie, którzy no, swoją pozycję zawdzięczali pełnionym urzędom. I to było bardzo istotne wzmocnienie państwa i co za tym idzie też znaczenia monarchii. Przynajmniej w teorii, bo to w praktyce wyglądało różnie. Ale przechodząc bardziej do konkretów. Za czasów dynastii Tang, o czym trzeba pamiętać, w przeciwieństwie do dynastii Han, ten aparat biurokratyczny w tym swoim, powiedzmy, centralnym ośrodku był taki troszeczkę bardziej, można powiedzieć, rozdrobniony. Przede wszystkim
kanclerze za czasów dynastii Song, za czasów dynastii Tang mieli mniejszą władzę. Można powiedzieć, że ta biurokracja na swoim najwyższym poziomie miała taki bardziej komitetowy charakter, co siłą rzeczy monarsze dawało szansę na większą aktywność, na przyjęcie większej roli w polityce państwa. No i tutaj, prawda, w czasach dynastii Tang no można znaleźć, prawda, cały szereg takich dosyć aktywnych, silnych monarchów. No, przede wszystkim, prawda, no, ci pierwsi monarchowie z tej dynastii. Cesarzowa Wu Zetian, także przykład takiej no, bardzo istotnej cesarzowej, no, tym bardziej, że ona, prawda, dokonuje tych prawda, reform, zaczyna budować taką, patronuje tej merytokratycznej biurokracji. Dynastia Tang upada na początku X wieku, tam potem przez kilkadziesiąt lat mamy, prawda, okres krótkiego, ale jednak zamętu i w 960 roku imperium ponownie zostaje zjednoczone przez dynastię Song. No i dynastia Song, o czym Państwu wielokrotnie wspominałem, no to jest ten moment, gdzie właśnie następuje, można powiedzieć, dokończenie tej reformy. Cesarstwo chińskie staje się takim tworem, no jakie je znamy w powszechnej świadomości, czyli taką, prawda, monarchią biurokratyczną z istotną rolą właśnie merytokratycznej pochodzącej z egzaminów biurokracji. W ogóle to jest moment, w którym państwo w Chinach niesłychanie się rozbudowuje. Ma bardzo szeroki zakres. Dotyka no, najróżniejszych, można powiedzieć, dziedzin życia społeczno-politycznego. Między innymi powstaje bardzo wiele, prawda, organów kontrolujących życie gospodarcze. No i tutaj mówię, właśnie w rękach, prawda, sprawnego monarchy takie państwo z silną biurokracją może być narzędziem bardzo mocnym. No i też za dynastii Song bezpośrednio też, że rola cesarza wzrasta. To chociażby się przejawiało w pewnej, można powiedzieć, modyfikacji tworzenia i przyjmowania przez państwo dekretów. Za czasów dynastii Tang wyglądało to w ten sposób, że urzędnicy przygotowywali dekret, przedkładali go cesarzowi, on mógł nanieść jakieś poprawki, ale nie musiał, przyklepywał to po prostu w dużym stopniu, no i prawda, po tym jak on go zaakceptował, to ten dekret wchodził w życie. Natomiast w czasach dynastii Song rola cesarza w tym procesie niepomiernie wzrosła, ponieważ miał ten proces wyglądać w ten sposób, że przedkładano cesarzowi wstępny projekt z szeregiem opinii dotyczącym rozwiązania poszczególnych kwestii. Pokazywano mu to wszystko, pokazywano to cesarzowi w ramach audiencji. No i cesarz podejmował decyzję, co należy z danym dekretem zrobić i do jakiej opinii się przechylić. I dopiero po jego akceptacji taki dekret, prawda, wchodził w życie, więc siłą rzeczy no to znaczenie cesarza w pewnym procesie legislacyjnym znacząco wzrosło. Aczkolwiek warto tu pamiętać o jednym, że chociaż ta władza cesarska i także w ogóle potęga samego państwa za czasów dynastii Song znacząco wzrosła, to ta dynastia nie charakteryzowała się jakimiś cesarzami despotami. Cesarzowie Song, szczególnie pierwsi, na przykład założyciel dynastii Taizu, byli to ludzie politycznie aktywni, zainteresowani, prawda, polityką państwową, chętnie w niej uczestniczący, ale nie mieli oni jakiejś skłonności do despotyzmu. Raczej, można powiedzieć, harmonijnie współpracowali z aparatem biurokratycznym. No, to wynikało z wielu tak naprawdę powodów. No, ci cesarze songoscy to często byli tacy wzorowi konfucjaniści, ale tutaj też warto pamiętać o tym, o czym będę jeszcze mówił w ramach kolejnych moich nagrań, że ten aparat biurokratyczny, chociaż formalnie mógł być w rękach monarchy takim bardzo, można powiedzieć, użytecznym narzędziem do narzucania swojej woli, no on miał też swoją autonomię i bynajmniej też stanowił dla pewnych despotycznych pomysłów jakąś tam, prawda, przeszkodę, ale o tym będę mówił w ramach kolejnych moich nagrań. No i przechodzimy w tym momencie do późnego cesarstwa, trzeciego cesarstwa. No i tutaj, czy Państwo też wiecie,
Dynastia Song upadła w wyniku najazdów plemion koczowniczych, no, w szczególności, prawda, podbojów mongolskich. Mongołowie w latach 70. XIII wieku podbili Chiny, rządzili nimi przez około 100 lat. No i tutaj to te rządy mongolskie jednak odcisnęły pewne piętno na chińskiej kulturze politycznej. Chociaż Mongołów nie cierpiano, pozbyto się i wyrzucono ich z Chin, no to pewne mongolskie tradycje polityczne przetrwały w funkcjonowaniu następnej dynastii cesarskiej. To jest dynastii Ming, która doszła do władzy w 1368 roku. No i tutaj dynastia Ming, no, ma pewne, tutaj trzeba sobie powiedzieć, autokratyczne, wręcz nawet despotyczne cechy. Przejawiało to się chociażby tym, że w 1380 roku cesarz Honwu, założyciel tej dynastii, zlikwidował stanowisko kanclerza, co bardzo, można powiedzieć, no, osłabiło znaczenie i pewną spoistość tego, prawda, aparatu biurokratycznego. Sam w dużej mierze stanął, prawda, na czele państwa, na czele administracji i rządził tym państwem tak, jaką miał w danym momencie wolę. No już o Honwu tutaj sporo państwu opowiadałem. No był on cesarzem, no, na pewno pod wieloma względami wybitnym, był świetnym wojskowym, nie można mu też odmówić wielu śmiałych wizji, ale był to człowiek niesłychanie okrutny i brutalny. Stworzył taką specjalną służbę bezpieczeństwa, której celem było przeprowadzanie co jakiś czas czystek wśród elity biurokratycznej. No, tym czystkom miały być poddane około 40 tysięcy urzędników, traktował ich w sposób niezwykle brutalny, poniżał ich, chłostał, prawda, w czasie państwowych audiencji. No, pod wieloma względami ten człowiek rządził bardziej jak Han mongolski niż wzorowy konfucjański cesarz, takich jak na przykład widzieliśmy ze czasów dynastii Song. No i generalnie dynastia Ming miała pewną skłonność tutaj, prawda, do takich despotycznych cech. W ramach tej dynastii, no, można znaleźć cały szereg takich, no, cesarzy, despotów. No, cesarz Jungle, no, polityk nie aż tak brutalny, no, zasłynął przede wszystkim patronowaniem tym wyprawom morskim admirała Zheng He, ale również, no, miał ciężką rękę i potrafił się brutalnie z prawdziwą bądź wymyśloną opozycją rozprawiać. Cesarz Cheng Hua, cesarz Zhengde, no, postać, którego tam, prawda, pewne pomysły, no, dość dobrze współgrają z pomysłami tam takich zdegenerowanych chińskich cesarzy jak Kaligula czy Nero, no, nim zresztą warto by nagrać oddzielny odcinek. No ale żeby nie było tak tylko negatywnie, to jak mówię, no, dynastia Ming wydała też wielu bardzo przyzwoitych monarchów, a także sporo monarchów słabych, którzy byli z kolei marionetkami w rękach ambitnych, prawda, urzędników, to szczególnie pod koniec. No, dynastia Ming, jak państwo wiecie, upada na początku XVII wieku, w 1644 roku. Chiny zostają podbite przez Mandżurów, którzy powołują do życia własną dynastię cesarską, dynastię Qing. No i ta dynastia też miała skłonność do pewnych, prawda, elementów autokratycznych, despotycznych. Cesarz Kangxi, wybitny wódz, postać w ogóle wybitna pod wieloma względami, no ale też taki cesarz, który, no, miał skłonność do pewnej brutalności. Cesarz Qianlong, odpowiedzialny za inkwizycję literatury. No ale również podobnie jak w wypadku dynastii Qing. XVII-XVIII wiek to jest epoka aktywnych, ambitnych monarchów, a wiek XIX, no, to już tak naprawdę marionetki. Także, no, tak, drodzy państwo, prezentuje się ta rola, prawda, cesarza na przestrzeni wieków. Pierwsze cesarstwo, no to tam pomijając dynastię Qing, dynastia Han, to jest raczej taka symbioza cesarza z aparatem biurokratycznym, gdzie ten aparat biurokratyczny nierzadko jest od monarchy silniejszy. Drugie cesarstwo, Tang i Song, to jest stopniowy wzrost znaczenia monarchii. No i cesarstwo późne, panowanie Mingów, Qingów, no to są rzeczywiście dynastie, które mają pewną skłonność do autokracji, despotii. No w niemałym stopniu wynika to właśnie z tego, że tutaj są bardzo silne koczownicze tradycje. No w wypadku Mingów przejęte po Mongołach, no w wypadku Qingów, no
rolę tutaj gra fakt, że to nie byli etniczni Hanowie, tylko sinizowani w niemałym stopniu, co prawda, ale jednak najeźdźcy. Także no tak oczywiście pokrótce wygląda rola cesarza w cesarstwie chińskim. Mój vlog ma skromny charakter, więc w niczym, co wielokrotnie powtarzam, nie zastąpi on Państwu merytorycznych książek, do których dosięgnięcia, po które Państwa serdecznie zachęcam. W moim poprzednim nagraniu vlogowym poświęconym cesarstwu, tam na samym początku zaprezentowałem Państwu cały szereg książek, do których warto się odwołać, jeśli chcecie pogłębić wiedzę o cesarstwie chińskim, także o roli monarchy. No ale jako, że to jest mój format vlogowy, to pozwolę sobie na taką malutką autopromocję. Mianowicie w 2020 roku Politechnika Opolska wydała taką pracę zbiorową pod tytułem Prawne i organizacyjne aspekty zarządzania w organizacjach. To jest praca dwutomowa. No i jednym z artykułów, rozdziałów w ramach tego formatu jest mój skromny artykuł pod tytułem Kim był cesarz chiński? Przywództwo polityczne w cesarstwie chińskim. No tam zawarłem, myślę, szereg ciekawych dla Państwa informacji właśnie poświęconych funkcjonowaniu cesarzy na tronie chińskim. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o komentarze pozytywne, negatywne jak najbardziej, bo jestem, można powiedzieć, tak w pewnej samodzielnej formie wciąż raczkującym vlogerem. Mam świadomość, że tutaj technicznie wiele rzeczy mógłbym jeszcze poprawić i ku temu zmierzam. No i zachęcam Państwa do śledzenia moich kolejnych formatów vlogowych, w tym również poświęconych funkcjonowaniu cesarstwa chińskiego. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę.